Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasteczka grzybki. Są to kruche ciasteczka. Potrzebować będziemy 0,5 kg mąki, kostkę margaryny. Można margarynę zastąpić masłem. 3/4 szklanki cukru pudru. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. 4 żółtka. Łyżkę śmietany kwaśnej. Szczyptę soli. I do obtaczania nóżek łyżkę mielonego maku. Ale teraz będziemy robić ciasto na grzybki i będziemy piekli ciasteczka na foremkach z babeczki, a później przełożymy kremem budyniowym. Są to bardzo efektowne ciasteczka grzybki. Teraz margarynę ścieram do masła, opruszam sobie mąką i margarynę i tarło i robię kruche ciasto. Kruche ciasto dam na 0,5 godziny do lodówki, a później będziemy wałkować i oklejać babeczki z zewnętrznej strony. Już mam przygotowany tłuszcz. Można to zrobić nożem, ale ja mam taki swój sposób, że ja to robię na tarle o dużych oczkach. I teraz dajemy pozostałe składniki. Cukier puder, proszek do pieczenia, te sypkie składniki należy połączyć. I teraz dokładamy żółtka, łyżkę śmietany i ciasto zarabiamy. Ciasto kruche wyrabiamy szybciutko, energicznie i damy do lodówki. Już mamy przygotowane i teraz przełożymy do folii i do lodówki na 0,5 godziny. Już mamy bardzo ładnie ciasto wyrobione. I tak wygląda kruche ciasto, które wędruje do lodówki na 0,5 godziny. Kruche ciasto podzielimy na części. Będziemy wałkować i wycinać kółeczka. Zawsze sobie matę należy opruszyć mąką.
wycinamy kółeczka foremką z babeczki. I coś nie dokładnie. I będziemy oklejać zewnętrzną część babeczki. To będą nasze grzybki. Musimy to uformować i okleić zewnętrzną część. Tak to wygląda i tak będziemy piekli. Oklejamy i następną ja jeszcze muszę zrobić. I następne będziemy, musimy mieć taką samą ilość oklejonych babeczek i taką samą ilość samych kółeczek. Bo później będziemy, to musi być parzysta liczba. Tak to będzie wyglądać. Na każdy jeden grzybek takie musi być. I jeszcze oprócz tego będziemy robić malutkie wałeczki, które obtoczymy w maku. By się przydało troszeczkę białka. Należy zanurzyć w białku i obtaczamy w maku. I to będą, tak zrobimy z pozostałymi składnikami. Tak wygląda każde jedno przygotowane ciasteczko. Jest to czonek i jest to ciasteczko. I tak zrobimy ze wszystkimi składnikami. Należy dokładnie wyklejać kapelusze naszych grzybków. Tu robimy niewielki otwór. I ciasteczka będziemy piekli 12 minut w 180 stopniach. Wyklejamy do skończenia wszystkich składników. Należy dokładnie. I to. Tak to wygląda. Mamy oklejoną babeczkę, ciasteczko i czonek na nóżkę. I tak robimy z pozostałym ciastem. I tak oto jedną porcję ciasteczek mamy upieczonym. Zrobimy następną porcję. Ciasteczka, grzybki już mamy upieczone, mamy kapelusze, tak wyglądają, upieczone na zewnętrznej stronie babeczek. Mamy ciasteczko, które wejdzie do środka i będziemy mieli ciasteczka, grzybki.
Tutaj mam polewę. Polewę robię w następujący sposób. 3 łyżki mąki, 3 łyżki cukru pudru, 3 łyżki mleka i 3 łyżki kakao. I podgrzewam i mam taką polewę gęstej konsystencji. Ona, smarując nasze grzybki, musi być płynna, taka lekko podgrzana, ponieważ musimy dokładnie te kapelusze posmarować. Tu mamy polewę, a tutaj mam 1,5 kostki masła i mam budyń ugotowany z 1 łyżką mąki na 0,5 litra wody. I to będziemy ucierać i ja tutaj dodałam szklankę cukru, ponieważ te ciasteczka muszą być słodkie i tutaj mam 2 łyżki likieru. To jest dowolna ilość, może być sok z cytryny, a może być dowolny alkohol. Teraz ucieramy masło i będziemy dodawać po łyżce budynie. Pokroiłam masło na mniejsze kawałki, ponieważ zapomniałam wyciągnąć z lodówki. Jeżeli masło jest w temperaturze pokojowej, to ono się lepiej łączy z budyniem. Bardzo dokładnie masę utrzeć. Masę już mamy połączone. Ja na koniec dodaję likier. Masę mamy gotową. Teraz przełożymy masę do worka cukierniczego i będziemy napełniać grzybki.
tak jak już tu pokazywałam, wypełniamy masą dociskamy ciasteczkiem, dociskamy i teraz należy obrócić i posmarować polewą nasze grzybki. I tak będzie wyglądało ciasteczko grzybek. I teraz musimy go położyć. O, tak. I zrobimy z pozostałymi ciasteczkami tak samo. I smarujemy całą powierzchnię. Składamy ciasteczko i smarujemy polewą. I tak oto wyglądają nasze ciasteczka grzybki. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasteczka grzybki mamy gotowe.